Drodzy Państwo, w studio Dziennika Związkowego witamy kolejnego gościa. Jest z nami pani Elżbieta Berkowicz, dyrektor Polskiej Szkoły imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Niles. Witam serdecznie pani dyrektor. Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie i witam Państwa również w ten piękny, prawie letni poranek. Dokładnie, mamy luty, a za oknem ponad 20 stopni Celsjusza. Oby tak dalej. Dokładnie. Pani dyrektor, porozmawiamy o szkole, którą pani prowadzi od 2 lat, o ile tak, dobrze pamiętam. Tak. A od ilu lat tak naprawdę działa szkoła imienia Marii Skłodowskiej-Curie? Tak, szkoła została założona w 2000 roku przez nieistniejący już Związek Polek w Ameryce, bardzo prestiżową organizację, i została założona w Park Ridge, gdzie początkowo się mieściła. Później szkoła się rozrastała, uczniów nam przybywało. I przenieśliśmy się do budynku w St. Juliana, a teraz jesteśmy w Niles, przepięknym budynku Logos Christian Academy. Czyli to jest trzecia lokalizacja, trzecie miejsce, w którym szkoła tak, gości. I proszę opowiedzieć o tej infrastrukturze. Gdzie dokładnie mieści się budynek szkolny i co macie do dyspozycji? Tak, mamy, tak jak podkreśliłam, naprawdę piękny budynek, który wynajmujemy w soboty. Mamy do dyspozycji piękne, duże, wszechstronne, słoneczne sale lekcyjne. Mamy do dyspozycji piękne audytorium. Mamy do dyspozycji instrumenty, gdyż szkoła Logos ma bardzo rozbudowaną sekcję muzyczną i my również możemy skorzystać z tych instrumentów. Mamy audytorium, gdzie organizujemy nasze szkolne uroczystości, gdzie również odbyła się ostatnia uroczystość. Opowiem Państwu o tym, tak, co to było za wydarzenie. Tak, mamy również dostęp do kafeterii, oferujemy uczniom ciepłe lunche, także rodzice nie muszą się martwić, żeby zapakować dzieciom śniadanie, bo wiedzą, że dzieci dostaną drugie śniadanie w szkole. I to też jest chyba fajne przeżycie dla dzieci, żeby wspólnie tak, się zebrać i wspólnie móc tak, zjeść taki lunch, to chyba bardzo ciekawa sprawa dla dzieci. Tak, tak, to jest taka socjalizacja, budowanie więzi społecznych, prawda? Wiadomo, że dzieci podczas lekcji nie za bardzo mogą sobie porozmawiać, czekają na te przerwy. Również nauczyciele, no to jest taka interakcja po prostu, to czego nam tak naprawdę teraz w dobie tej cyfryzacji i mediów trochę brakuje. Jest najbardziej potrzebne, dokładnie tak. A ilu uczniów w tej chwili uczęszcza do pani szkoły? Mamy 130 uczniów, więc nasze klasy są nieduże, to też wpływa na taką jakość nauczania, gdyż no, jesteśmy w stanie jakby dojść do każdego ucznia indywidualnie. A ilu nauczycieli? Ja współpracuję z 13 nauczycielami, jestem 14 osobą w gronie. Świetnie. Mamy jednego pana, rodzynka, jak to się mówi kolokwialnie w języku polskim, który również jest takim naszym specjalnym rodzynkiem i naszym specjalnym dopełnieniem do naszej kadry, gdyż pan jest poetą, jego wiersze, pan Janusz Kliś, bo o nim mówię, chciałam jak najładniej o nim powiedzieć. Janusz Kliś jest laureatem Złotego Pióra, które otrzymał w zeszłym roku w Polsce, jest autorem wierszy, które są publikowane na całym świecie. Właśnie wczoraj została wydana kolejna publikacja z wierszami pana Janusza Kisia. A kim poza nim są nauczyciele? Tak, mamy historyków z wykształcenia, mamy świetnych specjalistów od nauczania początkowego. Wszyscy nauczyciele są po studiach wyższych. Ukierunkowanych studiach wyższych. Ja sama jestem oligofrenopedagogiem. Wow. Też, tak, lubię czym to. Czym zajmuję oligo? Frenopedagog. Frenopedagog. Tak, 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 lubię to słowo. Oligofrenopedagog to jest osoba, która zajmuje się dziećmi i nie tylko, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wow, świetnie. Trudno o lepszą specjalizację. Pani dyrektor, a gdzie, z pomocy której parafii korzystacie przy udzielaniu sakramentów? Ta edukacja religijna jest niesamowicie ważna w przypadku większości tutaj polonijnych rodzin. A z którą parafią współpracujecie? Gdzie dzieci uczęszczają na pierwszą komunię świętą i później na bierzmowanie? Tak, współpracujemy z parafią świętego Jacka, z popularnym i znanym wszystkim Jackowem. Jackowie. Tak, oczywiście mamy zawsze sakramenty na Jackowie,
które też są przepiękną uroczystością, są bardzo wzruszające. Zresztą Państwo wiecie, że sama oprawa tego kościoła no wzbudza w nas Tak, i to sentyment. polonijna perła przecież. Tak, tak, tak. Także zapraszamy. Piękne nie tylko nauczanie, ale piękne sakramenty. Współpracujemy. Również bierzmowanie tam się odbywa. A kto uczy religii? Mamy czterech, pięciu katechetów i pani Liliana Kliś, notabene, nie wiem, czy powinna mówić prywatnie, żona w naszego pana Janusza, więc mamy małżeństwo. Także to też jest takie fajne, że nasza szkoła tak zbliża i pokoleniowo, tak jest. I jest taką rodzinną szkołą. Pani Liliana jest koordynatorem religii i też uczy wszystkich katechetów, również mamy certyfikowanych przez archidiecezję chicagowską. Wspomniała pani o tych małych klasach. I rzeczywiście, sto kilkadziesiąt uczniów, kilkunastu nauczycieli, to mniej więcej jeden uczeń na dziesięć kilka... Tak. Jeden nauczyciel na Tak. dziesięciu, kilkunastu nauczycieli. Tak. Czy to pomaga w nauce, to, że klasy są bardzo niewielkie i nauczyciel może poznać każde dziecko naprawdę bardzo blisko? Tak, no niewątpliwie, zwłaszcza w tych młodszych klasach, gdzie jest taka specyfika, że te dzieci po prostu potrzebują takiego indywidualnego podejścia. No, małe dziecko, mały człowiek w ogóle potrzebuje atencji, uwagi, prawda? Potrzebuje się czuć ważne i to staramy się naszym uczniom dać. Także klasy mamy mało liczne. Tu jeszcze może tak powiem jako też ciekawostkę. Wczoraj miałam telefon od pana Piotra, który przeprowadza się do Illinois z Florydy. A proszę, Dosyć w taka drugą stronę. Tak, dosyć taka ciekawa informacja, którą chciałam się podzielić, gdyż urodził się w Toronto, mieszkał na Florydzie w Sarasocie i szukali dla swoich dzieci polskiej szkoły. I żona, która jest Amerykanką, nie mówi po polsku, szukała, przeglądając Facebook, prawda? Tak. No i mówi, że nasza szkoła jej się podoba, bo Madame Curie, prawda, która jest powszechnie znana, po prostu poszła w tą stronę i wybrała szkołę naszą, jako że mamy przepiękną patronkę. No i przechodzą uczniowie z Florydy do nas. Taką najbardziej renomowaną uczelnią w Polsce, która ma tego samego patrona, jest Uniwersytet imienia Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tak. Współpracujecie w jakiś sposób z tą szkołą? Tak, współpracujemy z panią rektor Dorotą Kołodyńską, której pozwolę sobie i mam tutaj przyjemność imię i nazwisko wymienić. Jest to pani prorektor od spraw też studentów. Prowadzimy zarówno korespondencję taką merytoryczną, tak i teraz przy okazji konkursu. UMCS, bo tak się mówi w skrócie, w Lublinie, tak, przysłał bardzo fajne gadżety dla uczniów, torby, długopisy, takie wszelkie notesiki, fajne gadżety, dzieci to lubią. Tak. I to takie przyjemne było, prawda? Ten konkurs, o którym pani wspomniała, odbył się zupełnie niedawno. Zaledwie kilka dni temu odbyła się uroczystość wręczenia uroczyście nagród. Tak. Proszę powiedzieć o tym konkursie, bo był to międzynarodowy konkurs. Tak, międzynarodowy. Pierwszy zamysł był taki, że będzie to konkurs taki lokalny, szkolny, może międzyszkolny, ale ja jestem taką osobą, że lubi coś robić, lubi działać, więc pomyślałam sobie, wyślę te informacje do takich zaprzyjaźnionych szkół. Między innymi też informacja poszła na Florydę, do Nowego Jorku, gdyż znam kilka tam, prawda, osób ze środowiska. Współpracujecie ze sobą. Tak. No i proszę Państwa, przyszły do nas prace z Nowego Jorku, przyszły prace z Litwy, przepiękne prace. Zresztą pan redaktor miał przyjemność zobaczyć i oceniać te prace. Już poprosiliśmy o pracę w komisji też konkursowej. I w sumie kilkadziesiąt prac. Chodzi o prace plastyczne, drodzy Państwo, poświęcone tak, właśnie patronce szkoły. Tak, tak, tak. Ile osób w sumie odpowiedziało? Proszę kilka słów o samych tych pracach, bo prace były naprawdę wyjątkowe. Tak. Powiem tak, napłynęło 70 prac, co przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, gdyż sami wiemy, że uczniowie w tej chwili ogólnie są przeciążeni zajęciami, nauką, zajęciami pozalekcyjnymi, wszystkim, prawda? Więc myśląc o tym konkursie, staraliśmy się wybrać taką formułę, która by przynajmniej w jakimś stopniu była atrakcyjna dla dzieci. Konkurs plastyczny, to chcieliśmy, dlatego że Maria Skłodowska-Curie też jako dziewczynka rysowała i to bardzo ładnie rysowała. Chcieliśmy pokazać tą Marię Skłodowską-Curie
innej troszkę perspektywie, bo każdy wie, że Maria otrzymała dwie nagrody Nobla, wynalazła polon i rad, prawda? No i w zasadzie na tym się kończy. Tak. Chcieliśmy pokazać naszą patronkę jako taką normalną osobę, jako dziewczynkę, później mamę, żonę, naukowca. I to nam się chyba udało, gdyż może kontynuując tą formułę konkursu, chcieliśmy też, żeby w tym konkursie pojawił się element języka polskiego. Więc dzieci miały, jak pan redaktor widział, dorysować, dopisać wypowiedzi, które znajdowały się w chmurkach, tak jak to jest w komiksach, które każdy z nas chyba czytał. Tak. Ja czytałam, moje dzieci czytały. I też to takie osobiste doświadczenie pozwoliłam sobie włożyć w to, dlatego że no, jako mama też wiem, co chwyta dzieci, prawda? Wiem, co dzieci lubią. Więc fantastyczne były te wypowiedzi, słuchajcie, niektóre bardzo żartobliwe. I co też mnie ujęło, kolejna rzecz, której nawet nie było w regulaminie, większość tych chmurek, tych wypowiedzi, informacji było napisane odręcznie. To pan zresztą widział. Tak. Także to było fantastyczne, gdyż wiemy, jak ważne jest również pisanie ręczne, jakie to daje benefity i korzyści dla mózgu, prawda? Dokładnie tak. I robienie tego w drugim, nie swoim języku. To naprawdę świetny projekt, świetne osiągnięcie i fakt, że nadeszło ponad 70 prac z całego świata. Były prace z Wilna między innymi, które również otrzymały nagrody. No to piękna laurka dla pani i dla wszystkich osób, które pracowały przy tym projekcie, ale ten konkurs to nie jedyny konkurs, w którym szkoła bierze udział, który szkoła organizuje, w którym uczestniczą pani uczniowie. Proszę opowiedzieć, jak wygląda życie szkoły poza samą tylko edukacją? Tak, życie szkoły jest barwne. Hasło naszej szkoły, nasza szkoła jest wesoła. Ktoś mnie zapytał, no to wy się tam tylko bawicie. Tak, proszę państwa, ja jestem wyznawczynią zasady nauka przez zabawę, jeżeli chodzi o klasę młodszych i wyznawczynią zasady powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi to zrobić, a zrozumiem. Powiedział to jeszcze Arystoteles, mądrości ludzi żyjących w czasach starożytnych dalej są... Ciągle są aktualne. Tak, ciągle są aktualne. Więc co, wracając do tematu, nasza szkoła bierze również udział, nie tylko organizuje konkursy. Bierzemy, staramy się brać udział w konkursach tutaj organizowanych przez inne szkoły. Na przykład, nie wiem, konkurs na Palmę Wielkanocną, czy konkurs piosenki. Staramy się, gdyż mamy konkurs pianistyczny, teraz będzie, nasi uczniowie wezmą udział. Świetnie. Także różnego rodzaju aktywności i dla małych, i dla dużych. Również nauczyciele się dokształcają, bierzemy udział w różnego rodzaju warsztatach. Teraz jest łatwiej, bo większość tych form jest online. Pandemia nas tego nauczyła, już się tego nie boimy. No i cóż bym mogła jeszcze powiedzieć. No tak jak tu wspomniałam wcześniej, to życie szkoły to jest też takie codzienne, może nie codzienne, co sobotnie spotkania, prawda, które są tak wypełnione takim rytmem, że dzieci, prawda, przychodzą, później czekają na to śniadanie, na ten lunch. I to jest tak trochę jak w domu. Jak w rodzinie. Jak w rodzinie. No ale jednak naszym celem jest nauka. Świetnie. Skoro mówimy o nauce, to nauka odbywa się w trybie tym standardowym w polskich szkołach 11-letnim, a proszę pochwalić się tegoroczną klasą maturzystów. Ilu maturzystów udało wam się wychować? Jak przebiegają matury? Jak wyglądała studniówka tegoroczna? No studniówka, no to wszyscy wiemy, pan redaktor też, wspaniałe wydarzenie dla młodych ludzi. Mamy 6 maturzystów, 5 fajnych, młodych, przystojnych panów i 1 dziewczynkę. Zazwyczaj te proporcje są całkowicie inne. Dokładnie, dokładnie, więc u nas tak. Trochę to tak jak w życiu Marii Skłodowskiej-Curie, że prawda, na wszystkich konferencjach ona była jedną kobietą. Tak. I teraz właśnie nasi maturzyści odzwierciedlają właśnie trochę tą sytuację. Matury, odbywały się już matury pisemne, matury ustne będą w kwietniu, na które uczniowie się przygotowują. Przygotowują się również nauczyciele, komisja. No i to duże wydarzenie również dla rodziców. Tak, zdecydowanie tak. A pani dyrektor, proszę powiedzieć, kiedy odbędą się w tym roku zapisy, w jaki sposób uzyskać więcej informacji o szkole, no i w jaki sposób zapisać się do szkoły Marii Skłodowskiej-Curie?
Proszę Państwa, zapisy zawsze u nas odbywają się, rozpoczynają się w kwietniu, podczas wielkiego naszego takiego rodzinnego festiwalu wielkanocnego, dlatego że wiosna budzi się do życia, prawda, przyroda, nasze umysły też się budzą po zimowej, w jakimś tam może lekkim letargu, prawda? I mamy wielki festiwal świąteczny, wielkanocny, na który zapraszamy również wszystkie zainteresowane osoby, nie tylko rodziców, ale wszystkich, proszę Państwa, zapraszamy. Kiedy on się odbędzie w tym roku? W tym roku 16 marca. Zapiszcie Państwo datę. 16 marca na tym festiwalu, proszę Państwa, jest stanowisko, gdzie mamy panią, która uczy zdobienia pisanek, jajek prawdziwym woskiem. Ktoś może się bać, że to jest niebezpieczne. Zapewniam Państwu, jest wszystko pod kontrolą, nic się nikomu nie stanie. Młodsze dzieci oczywiście mają inne zajęcia w tym czasie. Mhm. To jest tylko dla tych starszych klas, dla osób dorosłych. Również mamy takie aktywności jak wykonywanie świątecznych ozdób, prawda? Można kupić domowe ciasta u nas i różne fajne rzeczy spędzić, po prostu spędzić miło czas. To jest taki wielkanocny piknik i przy okazji można zapisać dziecko do wspaniałej polskiej szkoły. Jaki adres? O, adres, panie redaktorze, żebym ja to pamiętała, adres. Przy ulicy Caldwell w Niles, tak. Jak piszecie Państwo w Google, polska Logos, szkoła. Tak. Polska szkoła Marii Skłodowskiej-Curie, na pewno znajdziecie przede wszystkim stronę internetową szkoły. Tak. Szukacie też informacji o szkole na Facebooku. Tak, tak. Mamy, tak jak wspominałam, nasz Facebook mamy dosyć prężnie działający. Dba o to nasza pani Iwona Biernacki, która jest również z wykształcenia dziennikarzem i, że tak powiem, wie, jak takie rzeczy się robi. Tak. Więc mówię dla Państwa, którzy są facebookowi, wpisać Polska Szkoła Skłodowskiej, przepraszam, nie zaprzątałam sobie głowy adresem. Wiadomo jak dojechać. Tak, dokładnie, ale tak jak mówię, logo z Christian Academy to jest szkoła amerykańska, od której budynek wynajmujemy i zapraszamy do nas, można zadzwonić też na szkolny telefon. Można napisać na szkolny messenger, odezwiemy się do wszystkich i do każdego. Tak jak widać, należy Państwa z Florydy również. Świetnie. Drodzy Państwo, my informacje kontaktowe do szkoły Marii Skłodowskiej-Curie podane w opisie do naszej rozmowy. Tak. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor. Po pierwsze gratuluję świetnie zorganizowanego konkursu, a gratuluję sukcesów, które odnosi szkoła. Myślę, że każda klasa, która kończy liceum, kończy Pani szkołę, to taka wspaniała laurka i myślę, że również wspaniała nagroda. Dziękujemy za pracę, którą i Pani, i Pani kadra nauczycielska wykonujecie, a Państwa zapraszam do tego, żeby pojawić się właśnie na pikniku wielkanocnym, zapisać dzieci do szkoły, szczególnie jeżeli mieszkacie w Niles lub w okolicy. Naszym gościem była dziś Pani Elżbieta Berkowicz, dyrektor Polskiej Szkoły imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Niles. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za wizytę. To ja dziękuję i pozdrawiam i zapraszam i życzę Państwu wspaniałego dnia i już dzisiaj życzę wesołych świąt wielkanocnych, bo one już za niecały miesiąc. Dziękuję bardzo. Dziękuję.